Piękna pogoda dzisiaj. Mocy lało jak z cebra. Teraz pada troszeczkę mniej. Chciało mi się troszeczkę porzucać. Klasycznie woblerek. Westinek kijeczek. Kręciowy kurano. I tutaj sobie płyniemy. Płynę sobie. Tu sobie obrzucam te trzciny. Ustawiłem wariata, żeby powoli sobie płynął. Ten kierunek działa tak sobie. Ubdatiera robiłem i tu mi wszystko poznikało. Maciej z internetu mi pomógł wszystko poustawiać na nowo. Poradziłem sobie jakoś. Fajna pogoda jest, temperatura jest 8 stopni, także tu sobie pociskam troszeczkę i zobaczę. Kawa jest w termosie, także kapel mogę zaciągnąć. Mógłbym. Będzie mocniej padać, to tak zrobię. Na razie tu chcę obrzucać sobie tu trzcinowiska. Ten wariat mnie troszeczkę kiepsko prowadzi. Czego tutaj. O, prawie. Najpierw obrzucić wszystko od trzcin do. Tu jest 8 metrów. A potem tu gdzie 8 metrów jest. Też chcę gumą już jakąś dużą. Zobaczymy. No. To jest dobre miejsce w czerwcu. Koniec maja, czerwiec, początek lipca. Później wymiata gdzieś te szczupale, nie wiem gdzie w ogóle. Woblerek schodzi do 2 metrów, może 2,5. Własnej konstrukcji. Mam wzór salmiaka oczywiście. Zimą porobię sobie, z 50 sztuk sobie zrobię nowych takich. Ale zrobię chyba już na wzór pajka. Troszeczkę większe. Że ten jest fajny woblerek. Te fajne woblerki. Najczęściej się urywa. Kumpel Wieciorek z Polski przysłał mi wyhaczacz taki. Zaraz ci pokażę jaki. Tego typu. Tylko że podczepiałem, jak gumę miałem zaczepioną. Podczepiałem, dojechał do karabinczyka. Do krętlika, przepraszam. Dojechał do krętlika. Złapał chyba krętlik i cała stalka została z gumą. Że nie wiem, czy tak będzie działało też do woblerów. Szkoda mi woblerów po prostu. Tam jest takie fajne miejsce za rogiem. Drzewo jakieś leży pod wodą. Zostawiłem tam parę woblerów i tam nie rzucam po prostu już. Ale dzisiaj może tam napłynę. I spróbuję takim wariatem tam porzucać. 90 gram. Wolno tonące. Psi ogon. Zobaczymy. I tak, no i sobie rzucam powoli. Wczoraj było katastrofa, była dla mnie, jak mi poznikało wszystko po Ubdatiera robiłem. Lorenza, samo wyskoczyło mi okienko. To musiałem się połączyć z internetem. Przez internet to zrobiłem i wszystko mi poznikało. No, mam jedno. Masakra. Myślałem, że będę musiał oddawać do serwisu. Sondale, ale Maciej mi pomógł. Ściągnąłem sobie na dyskietkę program.
Dziś rano wrzuciłem go w Lawrence, wszystko śmiga. No wind pointy mi uciekły. 150 sztuk, no ale to nic, są akurat. Przeboleję. Naniosę nowe. Już jest jeden na razie namiesiony. Zaraz będzie drugi, bo tam do, płynę do tej bojki. Tą bojkę sobie naniosę. Także w sumie jest fajnie. Niedziela, wiatru nie ma. Za dużego, tutaj akurat z tej strony wiatr wieje to. Sobie na 7 metrów tu mam. Trochę okonia widzę na dole. No okoń mnie nie interesuje, nie łowię okoni. Od dawna. No i tak, no to się połączymy, jak coś będzie pykało. Szedłem krokodyl. No ale fajnie to wzięło. O, teraz się zepnie. Zobaczymy. Ładnie zapięty. Sześćdziesiąt cztery. Cieszy. Bardzo fajnie uderzył mocno. Zawsze to przynosi frajdę. No, rzucam dalej, zobaczymy co będzie. Stawię troszeczkę. On wariata jakiegoś mam następnego. On bo nieduży. Idzie powoli, ale idzie. Nie jest duży. Lekko idzie. Już jeszcze głęboko jest. Mały. No jest no. Mały, ale jest. Wariat. Wariowo. Już. O, odbiło ci się, no. Ile ty tu masz? Wariacie, 70.